Yo, tunero, witam was wszystkich w następnym materiale z gry Tekken Tag Tournament HD. Oczywiście tryb Arcade Mode i kolejna postać w tym oto właśnie trybie. A dziś na pierwszy plan poleci Paul Phoenix, tak jest. A jego partnerem będzie jego przyjaciel i sparring partner Forest Law. Dobrze, tak więc Roger oraz Heihachi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Właśnie trzeba pamiętać, że tutaj Paul gra pierwsze skrzypce, więc to on musi się jak najlepiej zaprezentować. O, że nie weszło. Szkoda. Tak to bym Rogera ładnie wykończył. Dobrze. Pierwsza runda za nami. Zobaczymy, jak druga pójdzie. A muszę pamiętać, że z tego właśnie jest ten kombos drużynowy, że tak to sobie go nazwę. Tak, combo. Tylko kurczę, zapomniałem już, jak się go robi. No nic, nieważne, jakoś trzeba sobie poradzić i bez tego. Wiadomo, pierwsza plansza. Pierwsi przeciwnicy będą dość prości. Następni przeciwnicy King i Prototype Jack. W porządku. Zobaczymy, jak to z nimi pójdzie. O, że ominąłem to. Ciekawe, ciekawe. Myk, 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 elegancko. Czekaj, jestem, czy na mniejszą postać by to weszło. A, nie wyrzucę Jacka z tego. Dobrze, trzeba pamiętać. To w ogóle jak... Prototype Jack. Ale nie pykło mu. Akurat ten cios bardzo długo mu się ładuje. Oj. Cyk, jeszcze raz. Dead Fist. Tutaj tymi Dead Fistami będę go karmił. Us. Znaczy urła, Boże. Ale tu muszę kucać ten trzeci cios. Huranga jest. No mogę po prostu pod nią kucnąć. Muszę pamiętać o tym. Muszę też właśnie próbować łapać, czy to nóżkę, bądź też rączkę Ganryu. Oj. Wszystko praktycznie blokują, nieładnie z ich strony. Uff, całe szczęście. Na to salto nadział się. Warang. Lopery, elegancko, jest wybitka. Tylko nie ma z tego juggla. O, to można kucnąć, dobrze wiedzieć. Aj. Przestań spamować. Pięknie ten Dead Fist. Oj, Dead Fist, przepraszam, unblock wszedł. Elegancko. Super, super, super. Przeciwnicy następni nasi to Gunjack i Lee. Dobrze, w porządku. Dead Fist.
ale ten trzeci cios właśnie, żeby wybić w górę, co Paul ma taki string trzyciosowy, o, właśnie ten, zawsze ten trzeci cios blokują, muszę także mieszać nim. I, aj, brakło. Nie dużo brakło. The Twist, tak jest. Nie ma tutaj takich chamskich pucinek, co ty? Ojoj, że to nie weszło, kurczę. Szkoda. Przepraszam bardzo, a ten kop Lee po moim tym takim swayu do przodu, tak? Tym takim kroku jakby, kucnięciu. Przypadkiem nie jest mid? Ojoj, no mniejsza. Ważne, że wygrana. Tutaj ciekawą parę nam wylosowało. Ling, Xiaoyu oraz właśnie jej dziadka. Wenga. Nie ma. Co ty sobie, dziewczynko, myślisz? Jeszcze rzucik. Elegancko. Aj. Ojojoj. Lepiej się zmienić, tak jest. Low ma całe życie, także on tutaj troszeczkę może... Dragon Tailem. Dragon Tailem, Low, kończy sprawę. Stage 6, Jin oraz Ana. Okej. Oj. Wtedy nie wyrwałem się z tych obić, z tych piąstek Jina. O! A to nie powinien być counter hit przypadkiem? W końcu postać Jina trzymała się za brzuch, więc powinna być oszołomiona, a ona zrobiła sobie zmianę po prostu, bo tak. Okej. Ale się nadziałem tym Lowem. Ale dobrze, wykończyłem tego Jina. Całe szczęście. Jakiś Dead Fist jeszcze raz. I elegancko. Taki troszeczkę Whiff Punish. Ładnie. Dobrze, stage 7, Kazuya Mishima i Baekdo Son. Oskubany, nie dosyć, że kucnął. To jeszcze kuźma mnie chwycił, ty. To niezły wariat. Oj, brakło. Blokuje, tak jak mówiłem. Ten trzeci cios. Elegancko. Low kończy pierwszą rundę. Ładny Dead Fist. Bardzo bolesny swoją drogą. W końcu. Inaczej zakończyłem ten łańcuszek. A mi kłóca nad tymi rzutami. Ładnie z jego strony. Bek, jesteś niemiły. No, rzucik. Dobra, zmienimy sobie strony. A co? Czemu by nie? Oj, wolę zmienić. I low. Po raz kolejny. Kończy tutaj. Dobrze, final stage, unknown. Zobaczymy, jak z nią pójdzie. Mam nadzieję, że w miarę jakoś możliwości. I aj, brakło. Gdybym to tak
troszeczkę wcześniej zrobił. Troszkę tymi deadfi... Nie no. Poniosło mnie. Teraz w sumie też. Po prostu cały czas myślę, a może Anno podejdzie sama do mnie i się po prostu sama nadzieje na to. No wtedy ją po prostu zaboli to. Ale widzę, że nie za bardzo chce podchodzić do mnie. Oj. Oj. Niedobrze. O Jezu, szczegółówka Leia. I Dead Fist. Formalność. W wykonaniu Pola. Dobrze, tak więc... Pominiemy sobie w tym momencie wszelakie replaye, a ja was mogę zaprosić do filmiku końcowego Pola Phoenixa. Także zapraszam do oglądania. Misio przeszkodził Polowi właśnie w walce przeciwko Kazui. Panowie, pewnie głównie Pol chciał zakończyć, powiedzmy, ten konflikt, po prostu pokonać Kazuję i być najsilniejszym z najsilniejszych. Dobrze, tak więc cóż, to było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zapraszam również do innych materiałów na tym kanale. Ja byłem Nero, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć i yo!